Witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Haul zakupowy z tej strony. Tą stronę znalazłam na Instagramie, więc stwierdziłam, że wejdę i zobaczę, czy jest coś tam ciekawego i były ciekawe rzeczy. Bardzo fajnie wyglądały te ubrania, zachęcały do kupienia i ceny też miały całkiem przyzwoite, więc stwierdziłam, że okej, zamówię kilka rzeczy i zobaczę, jak one wyglądają, czy się opłaca zamawiać dalej na tej stronie, czy się nie opłaca zamawiać i czy zdjęcia faktycznie odzwierciedlają rzeczywistość. Więc zamówiłam 4 ubrania, zamówiłam spodnie, zamówiłam koszulę, zamówiłam sukienkę i zamówiłam bluzę, tunikę. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, będę Wam pokazywała zdjęcia, jak wyglądają te zdjęcia na internecie i jak wyglądają te ubrania w rzeczywistości. Więc sobie razem porównamy, czy rzeczywiście wyglądają tak samo, czy są troszkę przekłamane i czy warto kupować. Zacznijmy od tego, że te rzeczy przychodzą podobno z Niemiec, bo przynajmniej na tych opakowaniach i na tych ubraniach, co zamówiłam, były napisane, że one są z Niemiec, chociaż okej, niech tak będzie. Składamy zamówienie, to oczywiście nam to zamówienie nie przyjdzie w całości, tylko będzie nam przychodziło po jednej rzeczy, ewentualnie po dwie rzeczy w jednej paczce, tak jak do mnie przyszło. Przesyłka trwa 2 tygodnie i ja zamówiłam o jeden rozmiar większy te ubrania, bo tam jakiś komentarz był napisany, że warto zamawiać ubrania o rozmiar większy, więc zamówiłam nie M-ki, tylko zamówiłam L-ki. Dobra decyzja, ale aczkolwiek nie we wszystkich ubraniach. Okej, więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od takiej długiej bluzy. Jeśli chodzi o tą samą bluzę, to ona mi się podoba. Podoba mi się jej krój, kolory. Ona jest taka dłuższa. Jak widzicie, sięga mi aż dotąd. Tutaj na końcu możemy ją sobie związać, zrobić węższą albo po prostu trochę szerszą i nie związywać. Kolory ma bardzo fajne. Rękawki ma takiej długości, czyli nie do końca one nam sięgają, ale to w zupełności mi nie przeszkadza, bo ja i tak ją podnoszę tak trochę wyżej. I jeśli chodzi o tył, to ona wygląda tak. Wiem, tutaj stanik mi widać, więc lepiej jest, jak się ma jakiś inny stanik, żeby nie było go tak bardzo widać. I jeśli chodzi o materiał i o gatunek, to nie ma on takiego typowego bluzowego materiału, tylko jest taki bardziej sztuczny, bo jest taki właśnie troszkę śliski i dość cienki, bo jak widać, stanik mi przyśwituje. Ale tak ogólnie ta bluza jest całkiem fajna, podoba mi się. Jeśli chodzi o cenę tej bluzy, w ogóle wczoraj wchodziłam na internet i widzę, że już są jeszcze tańsze niż ja kupiłam, ale ja będę podawała moje ceny, ile ja zapłaciłam za te ubrania, więc już szukam. Więc ta bluza kosztowała, ja zapłaciłam za nią 144 korony, więc mam na sobie kolejną rzecz. Kolejną rzeczą jest koszula, która na zdjęciu wygląda tak, a w rzeczywistości wygląda tak. Więc zacznijmy od tego, że ona jest całkiem fajna, całkiem mi się podoba. Jeśli chodzi o długość rękawów, to rękawy są dobre. Tutaj też jest wszystko ok. Tylko jeśli chodzi tutaj o dół, jest ona trochę za krótka, bo właśnie na tym zdjęciu też ta modelka miała tą bluzę dużo dłuższą i po prostu miała nałożoną ją do butów jako taką jakby sukienkę, tunikę. Ja oczywiście tak założyć jej nie mogę, bo ona jest za krótka i właśnie ten dół już Wam pokazuję i ten dół właśnie tutaj on się zatrzymuje tutaj na tyłku i nie można go pociągnąć niżej trochę, bo po prostu jest tutaj za mało miejsca. Jest ona taka luźna jak na zdjęciu. Tutaj wszystko ok, rozmiar jest dobry, ale właśnie tutaj na dole ona, można byłoby je troszkę pociągnąć bardziej na dół, ale tutaj już jest po prostu ona za wąska. Więc widzicie, tutaj jest luźna. I tu, a tutaj już jest trochę węższa. Ale mi to nie przeszkadza, bo mogę sobie ją podnieść troszkę wyżej i też będzie ok. W każdym bądź razie troszkę się różni
ona na zdjęciu właśnie z tego względu, że ona wydaje się szersza i dłuższa. Może gdybym zamówiła jeszcze rozmiar większy, to może by było ok, ale mi się wydaje, że wtedy ona by była tutaj za szeroka. Bo właśnie jak mówiłam, zamówiłam o rozmiar większy, czyli wszystkie te ubrania zamówiłam w rozmiarze L, więc to jest rozmiar L. I jeśli chodzi o materiał, materiał jest, nie jest taki najgorszy. Jest troszkę inny niż normalne koszule, które kupimy w innych sklepach, czyli sieciówkowych. Ale nie jest jeszcze taki tragiczny, nie jest taki bardzo, bardzo sztuczny, jest on jeszcze do przeżycia. Więc z tym myślę, że też będę chodziła. Ja ta koszula kosztowała 148 koron. Więc przejdziemy teraz do spodni. Jeśli chodzi o spodnie, to te spodnie na zdjęciu wyglądają tak. A w rzeczywistości wyglądają znacznie inaczej. I szczerze mówiąc, te spodnie były najdroższe ze wszystkich ubrań, jakie kupiłam, a są nie najgorsze, bo jeszcze mam ostatnią perełeczkę na samym końcu, ale są w ogóle niepodobne do zdjęcia i w ogóle nie warte swojej ceny. Jeśli chodzi o sam pomysł na te spodnie, krój i ich wygląd, to jest ok. Ale jeśli chodzi o wykonanie tych spodni i o materiał, to blum. Także założę i wam pokażę. Więc jeśli chodzi o te spodnie, myślę, że przymierzać ich nie będę, dlatego że one ładnie nie wyglądają na sylwetce. Wszystkie nasze mankamenty są widoczne, bo te spodnie są takie cienkie, właśnie rozciągające się i prześwitujące. W ogóle widać jaki kształt, widać nasze w ogóle majtki, gdzie się kończą, gdzie się zaczynają, jaki kształt mamy. Więc naprawdę bardzo kiepski materiał. Jedynie można te spodnie nosić do jakiegoś długiego bluzy, długiego swetra, żeby nie było widać naszego tyłka, to wtedy jest ok. Tak, spodnie w ogóle się nie po cało kupować. Cena całkiem spora jak za takie spodnie. I teraz przejdziemy do mojej perełki, mojej ostatniej cudownej rzeczy, która na zdjęciu wygląda tak. A rzeczywistość jest w ogóle całkiem inna. Po pierwsze, kolor jest całkiem inny, po drugie materiał jest tragiczny, właśnie ta sama, w ogóle krój nie ten sam, w ogóle porażka. I ta właśnie sukienka kosztowała 128 koron, więc tej sukienki, nazwijmy to sukienką, chociaż ciężko nazwać ją sukienką, nie będę jej przymierzała, bo ona to jest w ogóle, już wszystko prześwituje nam. Mogę wam jedynie pokazać, jak ona wygląda, proszę bardzo. W rzeczywistości ona tak wygląda. Popatrzcie, jak to ona pięknie prześwituje. Po drugie, w ogóle ona całkiem inaczej tutaj wygląda. Tutaj ma jakieś takie ściągacze, jakiś taki kiepski ściągacz. W ogóle kształt całkiem inny i w ogóle o długości nie wspomnę, ledwo zakrywa nam tyłek. Także po prostu tragedia. Ta sukienka jest po prostu tragiczna, całkowicie inna niż na zdjęciu. Także moi drodzy, to by było na tyle. Tutaj, jeśli słyszycie dźwięki, to jest ze mną dzieciątko, więc trochę nam rozrabia. Także to by było na tyle. Jak widzicie, rzeczy średnie. Po raz drugi się przekonałam, że nie warto jednak zamawiać na takich stronach internetowych. I cóż mogę więcej powiedzieć? Jestem na nie, także myślę, że to było moje ostatnie zamówienie i nie polecam kupować wam również na tej stronie żadnych ubrań, bo jeśli chodzi o te ceny, to można kupić fajne rzeczy na promocji w tych cenach, a nawet tańszych, i które są dużo lepsze gatunkowo i dużo lepiej wyglądają. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że taki filmik porównawczy wam się spodobał, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa!